Mamy inne pytanie i to pytanie brzmi następująco. Czytamy w Księdze Jeremiasza, 31 rozdział, 31 werset, że nowe przymierze jest zawarte z domem Izraela, z naśladowcami Abrahama. Galacjan 3,16 i Galacjan 3,28-29 zdają się mówić, że my, wierzący spośród narodów, jesteśmy dziedzicami tych obietnic, ponieważ jesteśmy nasieniem Abrahama przez Chrystusa. A pytanie jest takie, czy wszyscy wierzący, myślę, że wierzący w Nowym Testamencie, są w przymierzu, które zostało zawarte przez Boga z Abrahamem? Jeśli jest to niebiblijne rozumienie, jakie praktyczne implikacje lub dokąd może doprowadzić ta doktryna, jeśli trzymamy się takiego zrozumienia? Pytanie brzmi, czy Kościół jest obecnie w związku z przymierza z Bogiem? To jest to pytanie. I czy jest to prawdziwe, prawidłowe zrozumienie? Nie. Przymierze to rodzaj kontraktu, umowy, którą się zawiera. Jest stare przymierze jako umowa, kontrakt między Bogiem a Izraelem. Izrael miał pewne zobowiązania i złamał kontrakt, złamał umowę, złamał przymierze, umowę, kontrakt. Wtedy Bóg obiecał im, zawrę z wami nowe przymierze Izraelu i Judo, nowy kontrakt, nową umowę. Bóg obiecał im, to jest Izraelowi i Judzie. Tak, On obiecał Izraelowi i Judzie, zawrę z wami nowe przymierze Izraelu i Judo. To nowe przymierze jest kontraktem jednostronnym. Bóg w swej nowej umowie zaciągnął pewne zobowiązania i nie nałożył wymagań. Dał obietnicę, ale nie nałożył niczego na dom izraelski i dom żydowski, to jest judzki. W Księdze Jeremiasza 31-31 jest wyraźnie napisane. Zawrę nowe przymierze z domem Izraela i z domem Judy. Nowy kontrakt, nowa umowa z Izraelem i z Żydami. Przejdźmy teraz do 8 rozdziału listu do Hebrajczyków. I to jest potwierdzone w liście do Hebrajczyków, 8 rozdział, werset 10, gdzie jest napisane, bo takie jest przymierze, które zawrę z domem Izraela i z domem Judy po tych dniach, mówi Pan. Czy możesz sobie wyobrazić, że Bóg zawiera kontrakt, umowę z nami, swoimi dziećmi? Zawieramy przecież umowy, kontrakty z naszymi partnerami biznesowymi, ale ja nigdy nie zawarłbym kontraktu, przymierza, umowy z moim dzieckiem. Tak więc nowe przymierze jest dla Izraela i Judy. Bóg uczyni to przymierze w przyszłości, w tysiącletnim królestwie, w milenium. Czy teraz jako chrześcijanie, jako Kościół mamy coś wspólnego z nowym przymierzem? Skoro przymierze nie jest zawarte z żadnym chrześcijan, nie tyczy się relacji z Kościołem, to czy my mamy z nim coś wspólnego? Może nic? Nie jest to pełna odpowiedź, bo krew Chrystusa, którą On przelał, jest krwią nowego przymierza, jakie będzie zawarte z Izraelem i z Judą. Paweł w drugim liście do Koryntian w rozdziale 5 nazywa siebie sługą nowego przymierza. Jest pewna relacja, którą jako chrześcijanie, jako Kościół mamy do nowego przymierza, które będzie zawarte z Izraelem i Judą. Relacja ta jest następująca. Błogosławieństwa, które nowe przymierze obiecuje w przyszłości Izraelowi i Judzie, są już teraz dostępne dla nas na zasadzie antycypacji i przedpremiery. I to w zakresie dużo szerszym niż kiedykolwiek będą one dostępne Izraelowi i Judzie. Jeśli porównamy Jeremiasza 31 z 8 rozdziałem listu do Hebrajczyków, to zauważymy, że w nowym przymierzu przygotowanym dla Izraela i Judy są cztery dostępne nam jako niebędącym z Izraela ani z Judy błogosławieństwa. Pierwszym błogosławieństwem jest to, że prawa Pana zostaną
włożone do ich serc lub umysłów. Drugim jest pełna relacja z Bogiem. Hebrajczyków 8 rozdział, werset 10. Ja będę dla nich Bogiem, a oni będą dla mnie ludem. Trzecie błogosławieństwo to pełna znajomość Boga. Werset 11 mówi, że poznają Pana, ponieważ wszyscy poznają mnie w sobie. Czwartym błogosławieństwem jest pełne przebaczenie. Werset 12. Będę miłosierny dla ich niesprawiedliwości, a ich grzechów i ich bezprawia już nigdy nie będę pamiętał. To będą cztery błogosławieństwa Nowego Przymierza dla Izraela i Żydów w tysiącletnim królestwie. Ale my już skorzystaliśmy więcej niż z tych czterech błogosławieństw. Antycypujemy w nich, to znaczy mamy je przedpremierowo. Prawa Pana są w naszych sercach. Cali narodziliśmy się na nowo. Znamy Boga o wiele bardziej niż Izrael kiedykolwiek go pozna. I już teraz mamy pełne przebaczenie. A więc bardzo krótko. Nowe przymierze zostanie zawarte z Izraelem i Judą, ale daleko większe błogosławieństwa od tych z Nowego Przymierza są błogosławieństwami, którymi my jako Kościół, jako chrześcijanie już teraz możemy się cieszyć dzień po dniu.